Czy osoba niepełnosprawna może mieć prawo jazdy kategorii B? A wiąże się z tym pytanie, czy przejdzie badania lekarskie u lekarza uprawnionego do badań kierowców? Oczywiście zaczynam od zapytania mojego widza. Dzień dobry, mam pytanie do Pana. Jestem osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, stopniu umiarkowanym i czy z moim upośledzeniem mogę się starać o prawo jazdy dla osoby niepełnosprawnej kategorii B, symbol niepełnosprawności 0,1? U. I pytanie tutaj jest w sumie źle postawione, czy źle sformułowane, bo o prawo jazdy możesz się starać niezależnie od twojego stanu zdrowia. Hmm, możesz być niesłyszący, niedowidzący. Takie obywatelskie prawo masz, natomiast problemem jaki ja widzę, to będzie jednak przejście badań lekarskich, no i przy okazji poniesiesz dosyć spore koszty, a jeżeli osobą niepełnosprawną jesteś, to wiesz, że ta grupa ludzi do majętnych nie należy, pomimo różnych obietnic naszych rządzących, czy tam innych władz, prawda? I decyduje tutaj nie tyle nazwa stopnia, czy symbol tej niepełnosprawności lub nazwa schorzenia, ale faktyczne upośledzenie, które może być przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdów Mechanicznych. I ważna dla Ciebie jest również możliwość skorygowania zdolności do jazdy poprzez kod ograniczeń wpisany do y, prawa jazdy. Czyli na przykład, jeżeli jesteś osobą z symbolem 05R, czyli upośledzeniem narządów ruchu, to większe szanse masz niż na przykład 01U czy 02P, czyli wobec takiej osoby z upośledzeniem umysłowym lub. Chorobą psychiczną. Tutaj, powiedzmy, daje ci kot ograniczeń, automatyczna skrzynia biegów, czy różne tam jakieś inne, i jeździć możesz bez rąk, bez nóg, czy tam bez jakichś innych części ciała upośledzonych. Natomiast, na przykład, ja osobiście za bardzo nie wiem na dzisiejszy stan wiedzy medycznej, no jakby to upośledzenie umysłowe u kierowcy skorygować, tak aby nie stanowił zagrożenia dla siebie lub innych użytkowników. Czy uczestników w ruchu drogowym. Powiedzmy, weźmy na tapetę padaczkę lub cukrzycę, tak więc 06E czy 11I. Norma zdrowotna i częstotliwość badań lekarskich jest tutaj w rozporządzeniu ministra dość dokładnie określona i szansę jakąś tam oczywiście masz, ale ci, co mają padaczkę i cukrzycę, a być może i ty, to wiesz, że padaczka zaraz po napadzie. Jest przeciwwskazaniem zdrowotnym, ale y, są jakieś tam inne zdrowotne warunki, że tym przeciwwskazaniem y, być nie musi. To samo jest y, odnośnie cukrzycy. I sytuacja jest tutaj naprawdę dynamiczna, zależy od przebiegu Twojego schorzenia. No, ja okulary noszę, czyli 04O, choroby narządów wzroku, i y, w tej formie, w jakiej przedstawione są. W różnych aktach prawnych dotyczących niepełnosprawności to raczej wykluczają prawko, po prostu widzisz za słabo, a w zasadzie nic nie widzisz praktycznie. Natomiast w przypadku innych chorób decyduje tutaj lekarz uprawniony do badań kierowców, ale trudno mi powiedzieć, pomimo że takim lekarzem jestem, jak będzie w Twoim konkretnym przypadku. Natomiast jakie jest rozwiązanie w Twojej sytuacji? Ja bym poszedł do swojego lekarza rodzinnego, czy jakiegoś innego specjalisty, który cię leczy i poprosił o jakąś taką pisemną opinię, ale pod kątem właśnie prawa jazdy. Natomiast, jeżeli ten lekarz już będzie widział problem, to wierz mi, że z dużym prawdopodobieństwem to samo będzie u lekarza uprawnionego do badań kierowców. No, ale jeżeli ten twój lekarz czy specjalista widzi jakąś szansę, to warto abyś spróbował. No, yy, dochodzimy do pytania Widzę, czyli ten przypadek upośledzenia umysłowego. Jak gdybym miał oceniać taką osobę, poprosiłbym o jakąś konsultację psychologiczną, ocenę Twojego intelektu przez psychologa transportu. No i, i jaki będzie wynik końcowy, naprawdę nie jestem w stanie przewidzieć, opierając się tylko na symbolu niepełnosprawności czy nazwie schorzenia. Także. Naprawdę niepełnosprawni nie mają lekko, prawda? Często są zgłaszani do wydziałów komunikacji, nawet jeżeli zrobił prawko wcześniej jakoś tam się śmignął, do niepełnosprawności się nie przyznał, lub było to tak dawno, że przyznawać się nie musiał, a tutaj nagle Benz idzie do badań na badania w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy i prawko mogą mu. Zabrać i właśnie bardzo często dotyczy to osób z upośledzeniem intelektu, z upośledzeniem umysłowym oraz z chorobami psychicznymi. Natomiast jeżeli ty jesteś taką osobą, która ma prawo jazdy i jest jednocześnie osobą niepełnosprawną, masz coś ciekawego do powiedzenia na ten temat, zrób to w komentarzu do tego wideo. Tradycyjnie zachęta do subskrypcji mojego kanału. Filmy My. podobne o kierowcach, o medycynie pracy lub obejrzyj kolejny filmik dotyczący badań kierowców.